Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wywiadzie, o którym huczy cały świat. O rozmowie księcia Harry'ego i Meghan Markle z Oprah Winfrey. Powiem Wam szczerze, że ja zastanawiałam się, czy jest w ogóle sens nagrywać na ten temat, ale patrząc na tę całą sytuację z wielu różnych perspektyw, historia Meghan i Harry'ego daje nam okazję do porozmawiania na kilka bardzo ważnych tematów. Nie przedłużając, zaczynajmy. Problemy psychiczne. W wywiadzie Meghan wspomina o swoich problemach psychicznych i myślach samobójczych. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I just didn't want to be alive anymore. Meghan wspomina też, że nikt jej w tej sytuacji nie pomógł. Co więcej, odmówiono jej pomocy. I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help. That I've never felt this way before and I need to go somewhere and I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution. Dlaczego uważam, że ten temat jest bardzo ważny? Jako, że jej wypowiedź jest bardzo szeroko komentowana, zwłaszcza w mediach społecznościowych, zauważyłam kilka niepokojących trendów wśród komentujących. Opinie, że przecież Meghan miała wszystko, zdrowe dziecko, kochającego męża, pozycję, nie musiała martwić się też o pieniądze, więc jakie ona mogła mieć problemy? Co więcej, jak ona miała prawo narzekać, skoro inni mają gorzej? Przez takie głosy ludzie boją się otwarcie mówić o problemach ze zdrowiem psychicznym. Bo przecież zawsze znajdzie się ktoś, kto ma gorzej. Jako społeczeństwo musimy wreszcie zrozumieć, że choroby psychiczne dotykają ludzi w takim samym stopniu, jak choroby dotyczące naszego ciała. Na przykład nowotwory nie wybierają. Patrzcie na Steve'a Jobsa. Podobnie depresja, zaburzenia odżywiania albo inne choroby psychiczne. Mogą dotknąć i księżną Sussex, i Sebę z podbloku. Meghan mówi o swoich myślach samobójczych dla atencji, bo teraz to jest modne. Wszyscy celebryci o tym wspominają. Meghan zdecydowanie chce się na tym wypromować, a co więcej, ona jest aktorką, więc idealnie to zagrała. Takie głosy są po prostu okropne. Jak dla mnie, cieszę się, że coraz więcej znanych osób mówi o swoich doświadczeniach. Dzięki temu być może powoli zniknie stygmatyzacja osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i coraz więcej z nas odważy się sięgnąć po profesjonalną pomoc. Jeżeli wy czujecie, że chcielibyście z kimś porozmawiać albo że potrzebujecie właśnie takiej pomocy, w opisie pod tym filmem zostawię wam kilka przydatnych kontaktów. Czy Meghan nie wiedziała, na co się pisze? Dość dużo mówi się, że Meghan idealnie wiedziała, na co idzie, biorąc ślub z Harrym. Nie była przecież naiwną nastolatką. Ale serio? Podejrzewam, że wiedziała dość sporo. I wierzę w to, że Harry dał jej dość obszerny obraz tego, jak ich życie będzie wyglądało po ślubie. Ale kto tak naprawdę wie, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami pałacu Buckingham? Czy naprawdę myślicie, że po obejrzeniu wszystkich sezonów The Crown na Netflixie znacie wszystkie zasady, obyczaje i intrygi? A gdyby nawet Meghan wiedziała wszystko, zdawała sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji zawarcia małżeństwa z księciem Harrym, może po prostu przeceniła swoje siły. Wam się to nigdy nie zdarza? W teorii wszystko brzmi o wiele prościej. Może po jakimś czasie jej zdrowie psychiczne siadło i nie mogła już tak kontynuować. Nie zapominajmy również, że Meghan urodziła Archiego. A chyba większość z nas zdaje sobie sprawę, że rodzicielstwo potrafi wywrócić wszystko do góry nogami. A szczególnie życiowe priorytety. Może to, co Meghan była sama w stanie znieść, okazało się zbyt dużym wyzwaniem dla niej i dla dziecka, mając też na uwadze, że jeden chyba z członków rodziny królewskiej wyrażał zaniepokojenie związane z kolorem skóry Archiego, jeszcze przed tym, jak Archie się urodził. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Meghan w wywiadzie wspomina też, że rodzina królewska zwlekała z przyznaniem Archiemu tytułu, co wiązałoby się z brakiem przyznanej mu ochrony, tak jak każdemu innemu royalsowi. Wyobraźcie sobie strach, jaki Meghan i Harry musieli odczuwać właśnie z tego powodu.
biorąc pod uwagę też to, co stało się z księżną Dianą. Czy Meghan powinna się dostosować? Dużo osób twierdzi też, że kolokwialnie rzecz ujmując, nie sra się do swojego gniazda. No i należy dostosować się do reguł panujących w miejscu, w którym jesteśmy. No dobrze, w przypadku Meghan, czy to na pewno było jej gniazdo? Czemu miałaby się dostosowywać do reguł, które potencjalnie krzywdziły ją i jej rodzinę? Wyobraźcie sobie więc sytuację. Bierzecie ślub z miłością swojego życia, ale po ślubie musicie zamieszkać z jej lub jego rodziną. Rodzina ta ma swoje zasady, dramaty i toksyczne zachowania. Wy musieliście porzucić absolutnie wszystko, łącznie ze swoim paszportem, dowodem osobistym, prawem jazdy, pracą, aby mieć zaszczyt tam zamieszkać. Domownicy nie traktują was na równi i cały czas czujecie się zagrożeni. Miłość waszego życia też ma tego dość i razem dochodzicie do wniosku, że lepiej wam będzie w kawalerce, ale samemu, niż w pięknym domu na przedmieściach, ale w toksycznej atmosferze i w braku wolności. Co byście zrobili? Zostalibyście tam do końca życia tylko dlatego, że nie trzeba płacić czynszu? Oczywiście można mówić, że wejście do rodziny królewskiej to jest zupełnie inna sprawa, ale koniec końców wszyscy jesteśmy ludźmi. Może 100-200 lat temu ślub z royalsem to był wyrok więzienia do końca życia, ale czasy się zmieniły. Czy Meghan pasowała do rodziny królewskiej? A może powinniśmy sobie zadać pytanie, czy rodzina królewska pasuje do XXI wieku? Meghan wychowała się w zupełnie innym otoczeniu. Kraju, w którym nie gloryfikuje się systemu klasowego, a ilość dolarów na koncie. Niby to samo, a jednak nie do końca. Możemy porównać sobie Meghan do Kate, która uważana jest za tą, która pasuje do rodziny królewskiej. Więc po pierwsze, Kate będzie żoną i matką króla, jeżeli William przejmie koronę po Charlesie. Jej rola jest zupełnie inna niż rola Meghan, ponieważ szanse na to, że Harry zasiądzie na tronie, są naprawdę znikome. Ale jeżeli chodzi o reprezentowanie takich starych, tradycyjnych obyczajów rodziny królewskiej, Kate jest absolutną mistrzynią. Popatrzcie tylko, jak pozowała przed szpitalem w pełnym makijażu i outficie zaraz po tym, jak urodziła dziecko. Meghan odmówiła takiej sesji zaraz po urodzeniu Archiego. Weźmy też pod uwagę, że Kate Middleton pochodzi z upper middle class. Od zawsze obracała się w kręgach ludzi zamożnych, a nawet uczęszczała do University of St. Andrews, gdzie właśnie poznała Williama. Więc wyobraźcie sobie, że uczelnia ta nie była dostępna dla każdego. Z takim backgroundem Kate była dużo lepiej przygotowana do wejścia do rodziny królewskiej. No i oczywiście Kate jest biała. Meghan przybyła z zupełnie innego świata. Kiedy poznała Harry'ego, nie była już młodziutką studentką, tylko aktorką z własnym dorobkiem i nawet rozwodem na koncie. To czyni ją dużo twardszym orzechem do zgryzienia dla rodziny, która stawia warunki i oczekuje absolutnego posłuszeństwa. Nie szłabym dalej w porównywanie Kate i Meghan w takim sensie, że nie podoba mi się, kiedy ludzie porównują Kate jest ładniejsza, Meghan jest brzydsza, albo odwrotnie. Kate ma więcej klasy, Meghan ma mniej. Meghan zazdrości Kate, Kate zazdrości Meghan. To jest bardzo typowe, że jeśli mamy dwie kobiety w jednej historii, to chcemy je porównać i powiedzieć, która jest lepsza, a która gorsza. Mężczyzn jakoś nie porównuje się, że ten jest przystojniejszy, a szwagier jest brzydszy, więc szwagier jest zazdrosny o tego pierwszego. Więc bardzo proszę, przestańmy tak porównywać Kate i Meghan. One są po prostu inne, ale obie piękne. Tak jak każda z nas. Podwójne standardy. Załóżmy teraz najgorszy możliwy scenariusz. Meghan jest wyrachowaną wyjadaczką, wykalkulowała sobie ślub jak z bajki, życie na koszt rodziny królewskiej i brytyjskiego podatnika, potem ukradła i porwała księcia Harry'ego, który nie miał nic do powiedzenia i jak potulna owieczka wyleciał z nią do Stanów. A wszystko po to, żeby zyskać rozgłos i sławę. No dobrze, no i co z tego? Zabili kogoś? Ukradli coś komuś? Skrzywdzili cię? Chyba nie. Koniec końców nawet ten ogromny royal wedding był pełen bardzo ważnej symboliki. I wreszcie stworzył miejsce,
w tak ważnych okolicznościach w rodzinie królewskiej dla osób czarnoskórych. Wywiad Meghan i Harry'ego z Oprą jest bardzo ważny dla ludzi zmagających się z problemami psychicznymi. Więc nawet jeśli jest to tylko wykalkulowany spektakl, to niesie ze sobą coś dobrego. Wracając do podwójnych standardów. Patrząc na różnych monarchów na przestrzeni wieków, czy krytykowało się mężczyzn, którzy brali śluby tylko po to, aby umocnić swoją pozycję polityczną albo objąć władzę? Nie przypominam sobie. Czy ktoś nazwał Władysława Jagiełłę, który poślubił królową Jadwigę i potem objął tron Polski, golddiggerem? Nie, tego nie było w podręcznikach do historii. Kolejna kwestia. Ludzie kochają historię, kiedy to księżniczka zrzeka się swoich przywilejów i w imię tej romantycznej, prawdziwej miłości bierze ślub z kimś z ludu. Sprawdźcie sobie choćby artykuły o japońskich księżniczkach Noriko i Ayako. Linki też będą w opisie na dole. Wtedy patrzymy na to jako na prawdziwą miłość. Ale kiedy to książę poślubi kobietę z niższej klasy społecznej i dla niej rzuci pałac, no to wtedy ta kobieta jest złą femme fatale. Zależy jej tylko na pieniądzach, sławie i statusie społecznym. Jakoś nie mówiło się w ten sposób o małżonkach japońskich księżniczek. Podwójne standardy pojawiły się też w sposobie traktowania Meghan Markle w porównaniu do Kate Middleton przez brytyjskie media. Teraz pokażę Wam kilka przykładów. Dobrym, a kto złym bohaterem tej historii. My ludzie tak mamy, że lubimy mieć jasno określone, kto jest dobry, a kto jest zły. Kto jest oprawcą, a kto jest ofiarą. Oczywiście, jeżeli opowiemy się za którąś ze stron, to oczekujemy od tej osoby, że będzie to postać absolutnie kryształowa. Tak więc trochę współczujemy Meghan Markle, ale dochodzą nas słuchy, że znęcała się psychicznie nad pracownikami Pałacu Buckingham. Nie podoba nam się też, że udziela w mediach wywiadów. Bo przecież jeśli miałaby klasę, to siedziałaby cicho. Będzie tego żałować. Wy byście tak nie postąpili. Ale tak nie wygląda życie. Okej, wychowaliśmy się na bajkach o pięknych, mądrych i sprawiedliwych księżniczkach, które nigdy nie popełniają błędów. Ale jak jest w prawdziwym życiu? Jeżeli macie jakąś grubą dramę w rodzinie, to czy zawsze jesteście w stanie ustalić, kto jest dobry, a kto jest zły? Jeżeli tak, to czy osoba pokrzywdzona zawsze zachowuje się w ten najlepszy podręcznikowy sposób? Czy nigdy nie puszczają jej nerwy, zawsze siedzi cicho i zachowuje klasę? No właśnie. Harry, zapomniana postać w tej całej dramie. Wszyscy skoczyliśmy na Meghan, ale Harry jest połową tego związku i absolutnie nie można o nim zapominać. W końcu Meghan nie była zobligowana do absolutnie niczego względem rodziny królewskiej. A dla Harry'ego ta rodzina była całym światem. Wyobraźcie sobie, jakiego cierpienia musiał on doświadczyć, żeby się z tego wszystkiego wypisać. W wywiadzie wspomina na przykład, że jego ojciec Charles nie odbierał od niego telefonów. So you just said that your dad stopped taking your calls. Why did he stop taking your calls? Because I took matters in, by that point I took matters into my own hands. Oraz, że został odcięty od środków finansowych, przez to musiał opłacać ochronę z pieniędzy, które zostawiła mu Diana. Relacje Harry'ego z bratem Williamem bardzo się oziębiły. Tylko przez to, że postanowił iść swoją drogą i nie powielać tego, jak żył jego ojciec Charles. Mając kochankę na boku, o której wszyscy wiedzieli i tkwiąc w małżeństwie, które było dla wszystkich torturą. Harry pamięta też, jak skończyła się historia Diany. Wiedział i bał się, że schemat może się powtórzyć. Nie czekał na tragedię. Razem z Meghan zadbali o swoją rodzinę tak, jak uważali za słuszne, żeby ją ochronić i upewnić się, że wszyscy są bezpieczni. No i szczęśliwi. Podsumowując, moi drodzy, świat się zmienia. Kobiety nie marzą już o zostaniu księżniczkami. Spójrzcie na przykład na ostatnie produkcje Disneya. Bohaterki nie potrzebują już księcia na białym koniu, który uratuje ich z opresji. Następnie poślubi i będą żyli długo i szczęśliwie.
Meghan jest tego idealnym przykładem. Teraz mnie naszła taka refleksja, że historia Meghan i Harry'ego burzy właśnie ten obraz: po ślubie żyli długo i szczęśliwie. Po ślubie to się dopiero zaczyna. Ja osobiście nie jestem psychofanką Meghan i Harry'ego, nie uważam też, że brytyjska monarchia jest w 100% zła, ale chciałam omówić właśnie tę sytuację, ponieważ jest to idealne case study na tyle różnych ważnych tematów. Koniec końców chciałabym tylko powiedzieć, dajmy Meghan i Harry'emu święty spokój, niech sobie żyją swoim życiem, robią co chcą, a my spójrzmy na nich i na innych ludzi troszeczkę z empatią. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję Wam serdecznie za czas spędzony ze mną. Jeżeli ten film Wam się spodobał, bardzo proszę, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego filmu. Możecie mnie również odwiedzić na moich innych social mediach. Jestem na TikToku, Facebooku i Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać troszeczkę częściej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym filmie. Pa!